Legendy kulturystyki przedstawia Grzegorz Gustaw, były zawodnik, trener, twórca statuetek oraz historyk kulturystyki. Witam serdecznie z miejscowości York w stanie Pensylwania. Za mną ten budynek to USA Weightlifting Hall of Fame, czyli hala sławy podnoszenia ciężarów, ale także i kulturystyki. W środku ciekawa ekspozycja dotycząca historii podnoszenia ciężarów, olimpijskiego podnoszenia ciężarów i kulturystyki, a za mną w oddali hale produkcyjne firmy York, słynnej z produkcji sztang, sztangielek i sprzętu do ćwiczeń i treningu siłowego. Firma York powstała w roku 1932, kiedy to Bob Kaufman, nazywany przez Federację Podnoszenia Ciężarów ojcem światowego podnoszenia ciężarów, kupił firmę Milo produkującą sztangi i przekształcił ją w firmę York. Bob Kaufman, którego pomnik tutaj widzimy, wielki pasjonat sportów siłowych, a także wybitny trener i promotor. W czasie olimpiady w 1932 roku, która odbywała się w Los Angeles, Hoffman zauważył, że drużyna amerykańska odstaje bardzo od reszty i postanowił promować podnoszenie ciężarów w Stanach Zjednoczonych. W tym samym 1932 roku ruszyła produkcja sztang w York Barbell Company oraz Bob Kaufman otworzył klub sportowy w miejscowości York w Pensylwanii. Kaufman nie tylko promował, ale także zatrudniał w swojej firmie ciężarowców, m.in. Tony Terlazzo i John Terpak byli jednymi z pierwszych pracowników firmy produkującej sztangi. W czasie II wojny światowej firma York dostarczała sztangi i sztangielki dla armii Stanów Zjednoczonych. Po wojnie firma jeszcze szybciej się rozrastała, ponieważ wracający do domu żołnierze przyzwyczajeni do treningów siłowych kupowali sprzęt treningowy do domu. Przez kilkadziesiąt lat firma York była sponsorem wielu zawodów podnoszeniu ciężarów, a także kulturystycznych oraz sponsorem wielu słynnych zawodników. Kaufman przewodził Federacją AAU, Amateur Athletic Union, która swojego czasu była konkurencją dla IFBB. Miał też swój magazyn, który publikował od roku 1932. Było to Strength and Health, czyli siła i zdrowie. W roku 1964 Bob Kaufman, widząc wzrastającą popularność kulturystyki, która wywodziła się wówczas z podnoszenia ciężarów, zaczął wydawać magazyn Muscular Development. Był też promotorem słynnych wówczas kulturystów Zygmunta Kleina i Johna Grimka. Widoczny tu na tym zdjęciu John Grimek był ciężarowcem i kulturystą słowackiego pochodzenia. Reprezentował Stany Zjednoczone w podnoszeniu ciężarów na olimpiadzie w roku 1936. Jest pierwszym w historii zdobywcą tytułu Mr. America. Był to rok 1940. Natomiast w roku 1948 zdobył pierwszy w historii tytuł Mr. Universe. I wszystko to trenując pod okiem Boba Kaufmana na sprzęcie, na sztangach firmy York. Zmarły w roku 1985 Bob Kaufman przechodzi do historii żelaznego sportu. Będąc trenerem reprezentacji olimpijskiej Stanów Zjednoczonych w podnoszeniu ciężarów oraz trenerem pierwszego
Mister America i pierwszego Mister Universe. Bardzo spopularyzował zarówno podnoszenie ciężarów, jak i kulturystykę w Stanach Zjednoczonych, co sprzyjało także rozwojowi jego biznesu, czyli firmy York Barbell Company, produkującej sprzęt sportowy, sztangi, sztangielki. Firma York była także pierwszym w historii producentem suplementów dla sportowców, które dzięki Hoffmanowi pojawiły się na rynku amerykańskim już w latach 50. Bob Hoffman był także członkiem prezydenckiej rady do spraw fitness i sportu za kadencji prezydenta Kennedy'ego oraz autorem wielu książek na temat treningu, zarówno podnoszenia ciężarów, jak i kulturystyki. Ciekawostką jest, że z firmą York związany był także John Ziegler, zwany Montana Jack, który był lekarzem reprezentacji Stanów Zjednoczonych w podnoszeniu ciężarów i twórcą Dianabolu, pierwszego nowoczesnego sterydu anabolicznego. Ale historia sterydów to może temat na osobny odcinek Legend Kulturystyki. Firma York działa nadal, produkując wysokiej klasy sprzęt sportowy, na który, jak widzę, zapotrzebowanie jest ogromne ze względu na zamknięte w czasach pandemii kluby sportowe i siłownie. Dziękuję za oglądanie Legend Kulturystyki z miejscowości York w stanie Pensylwania. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania kanału.